Premier Polski Ewa Kopacz była dziś gościem Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry. Powodem wizyty szefowej rządu było oficjalne otwarcie Parku Naukowo-Technologicznego. W swoim exposé zaznaczyłam, że do roku 2020 nakłady na polską naukę i na badania to blisko 2% PKB. To olbrzymie pieniądze, ale to też połączenie takich instytucji jak Park Naukowo-Technologiczny z przedsiębiorcami, z tymi, którzy będą te nowoczesne rozwiązania, które będą się tu tworzyć, wdrażać w życie. Park Naukowo-Technologiczny to największa dotychczasowa inwestycja Uniwersytetu Zielonogórskiego. Koszt jego utworzenia wynosi blisko 70 milionów złotych. 80% wydatków sfinansowano ze środków Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Pozostała kwota stanowi wkład własny uczelni. Prawie 5 milionów złotych Uniwersytet otrzymał na ten cel z Urzędu Miasta Zielona Góra. Jestem przekonana, że województwo lubuskie to taka stolica innowacyjności, ale jedno mogę Wam zagwarantować, że to wróci do Was. Rzeczywiście to do Was będą przyjeżdżać ci z odległych części Polski i nie tylko i uczyć się tego, jak należy korzystać z pieniędzy europejskich po to, aby wzbudzić swoją gospodarkę i pobudzić rozwój Waszego regionu. Ważnym elementem wizyty pani premier było zwiedzanie Parku Naukowo-Technologicznego. Ewa Kopacz zajrzała m.in. do laboratoriów mieszczących się w Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii. Na spotkaniu w pierwszym obiekcie powiedziałem, że rzeczywiście to nasze Centrum Zrównoważonego Budownictwa Energii to jest obiekt unikatowy w skali polskiej, że można go wykorzystywać zarówno do prowadzenia badań, do współpracy z przemysłem, jak i w celach demonstracyjnych. Myślę, że była pod wielkim wrażeniem, że bardzo jej się to podobało, zrobiło to na niej bardzo duże wrażenie. No, zaprosiła mnie do Warszawy, żebym przyjechał. To jest wielki zaszczyt i możliwość porozmawiania o sprawie uczelni. To też o czym świadczy. Marszałek województwa lubuskiego wykorzystała obecność premier Ewy Kopacz do zaakcentowania największych aktualnych potrzeb lubuskiego. Dla nas w regionie szczególnie ważne jest wydobycie złóż naturalnych. W naszej strategii rozwoju województwa zapisaliśmy budowę kompleksu energetycznego Głubin Brody. Jesteśmy też szczęśliwi, bo mamy wielkie bogactwo miedzi. Do głównych życzeń województwa należy także powołanie na Uniwersytecie kierunku lekarskiego oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej w naszym regionie. Podczas tej krótkiej wizyty prezes Rady Ministrów znalazła także czas na rozmowę z młodymi przedsiębiorcami działającymi w inkubatorze przedsiębiorczości. Gospodarzem spotkania w tym miejscu był Bartosz Kubik, absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego, właściciel firmy Ekoenergetyka Polska. Była zaskoczona, że my w Polsce tutaj produkujemy tak szybkie stacje ładowania pojazdów elektrycznych i tak bardzo się rozwinęliśmy w ogóle w tej dziedzinie rynku, bardzo trudnej dziedzinie rynku. Jest bardzo dobrze, że wspiera nas rynek zachodni, który od nas bardzo dużo produktów kupuje. I to jest też to, na co zwróciła bardzo pani premier, że mała polska firma, na początku mała, założona przez studentów, a dziś już tak naprawdę, tak stwierdziła pani premier, podbija Europę, sprzedając produkty w całej Europie. Dzisiejszy Park Naukowo-Technologiczny to 3 centra naukowo-badawcze, inkubator przedsiębiorczości oraz centrum logistyczne i platforma na rzecz nauki i gospodarki. Głównym zadaniem tego miejsca jest wspieranie transferu technologii i innowacji do przemysłu, a także umożliwianie startu nowo powstającym innowacyjnym firmom.